Na sam koniec serii filmów o napięciu nici trochę zapowiem Ci, czego możesz się spodziewać w kolejnych seriach, mianowicie będą takie tematy dotyczące takich właśnie układów, jak tutaj widzisz narysowane, jakieś takie bloczki, ciężarki przewieszone tutaj na niteczkach. Takie przykłady na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dosyć skomplikowane, ale być może widzisz, skoro jest tutaj nić, to o czym mówimy teraz, czyli wyznaczanie napięcia i siły naprężenia nici, będzie tutaj w tych zadaniach kluczowe i dlatego teraz na sam koniec sobie rozwiążemy taki bez bloczków, bez równi, bez jakichś takich utrudnień, ale najprostszy przykład wyznaczania napięcia nici w momencie, nie kiedy mamy sytuację stacjonarną, kiedy coś jest w spoczynku i nie przyspiesza, tylko kiedy układ porusza się z przyspieszeniem. Nasz przykład będzie następujący. Mamy tutaj dwie masy, 1 kg i 2 kg, M1, M2, połączone ze sobą linką i tutaj dalej też jest linka, za którą ciągniemy z pewną siłą, którą też sobie możemy wyznaczyć w taki sposób, że całość porusza się z przyspieszeniem. Wszystko jest w jednym wymiarze, w kierunku X. Tak, żeby móc pisać wartości wektorów, to będę sobie używać tego symbolu, właśnie tego wersorka w kierunku X, ale to nie jest aż takie kluczowe, bo tutaj wszystko jest w jednym wymiarze i możemy w zasadzie się umówić, że wszystkie wektory o zwrocie w prawo będą miały po prostu wartość dodatnią, a wszystkie wektory o zwrocie w lewo będą miały wartość ujemną, już nawet bez tych wersorów. No i co tutaj się dzieje? Więc tak jak powiedziałam, na całość, na cały układ działamy, tutaj ciągniemy siłą jakąś tam F, zaraz ją sobie wyznaczymy, a tutaj pomiędzy tymi masami znajduje się linka, która jest napięta. Jak ona się napina? No więc napina się ona w taki sposób, że w każdym punkcie swoim jest napięta, a na te masy, do których jest przyczepiona, działa to w ten sposób, że tutaj tę masę będzie ta linka ciągnąć jakby do tyłu, w kierunku przeciwnym, czyli możemy sobie napisać, że to jest takie T1 siła równa minus jakiejś tej wartości, tej siły, razy ten wersorek w kierunku EX. Natomiast tutaj na tę masę ta linka napięta, no tak samo, tak jak mówię, tak samo w każdym punkcie, będzie działać w taki sposób, że ją będzie ciągnąć. Tak, tutaj siła T2 równa ma tę samą wartość, tylko że zwrot dodatni. O, w ten sposób to będzie wyglądać. No mam nadzieję, że to, że te siły są tak zwrócone, jest dla Ciebie zrozumiałe. O tym też mówiłam w jednym z wcześniejszych filmów, że jak lina jest napięta i tutaj jest zaczepiona do jakichś, powiedzmy, przedmiotów, tak, no to częstym błędem jest rysowanie tego tak, że ta lina coś, ten przedmiot pcha. Ona nigdy go nie pcha, ona go zawsze ciągnie jakby w stronę, no w swoją stronę, tak? Więc ten będzie ciągnęła tak, a ten będzie ciągnęła tak. I można to rozumieć też trochę jako, że lina jest napięta, to oznacza, że ona sama jest jakby rozciągana, tak? Lina sama w sobie, tak? Lina nie patrząc na to, że jest zaczepiona tych przedmiotów. Linę działają siły, które ją rozciągają, tak? I to ciągnięcie przez linę przedmiotów do siebie, to jest jakby siła reakcji na to rozciąganie właśnie. W ten sposób już gdzieś wcześniej to objaśniałam, ale chciałam przypomnieć. No i teraz jak mamy te siły rozrysowane w ten sposób, to możemy zobaczyć więc po kolei. Najpierw przypominamy zasadę, drugą zasadę dynamiki Newtona, że ciało o masie M porusza się z przyspieszeniem A pod wpływem sumy sił, wszystkich sił, jakie na nią działają, tak? Czyli w ten sposób, taki jest związek po prostu sumy sił działających na ciało z przyspieszeniem, z jakim się porusza. Więc możemy to zastosować tutaj do naszej pierwszej masy M1, 1 kg razy 1 m na sekundę kwadrat, to jest 1 N. Zapiszmy sobie to od razu w ten sposób, M1A. Tak, to się równa, no najpierw na symbolach. Jakie siły działają? W kierunku dodatnim działa siła F, a ze znakiem minus działa ta siła napięcia nici, czyli T. Tak, z kolei na masę, nie rozważamy tarcia tutaj o podłoże na razie, robimy taki najprostszy przykład. Z kolei masa M2 porusza się jedynie pod wpływem tej siły napięcia nici. O, tak, możemy sobie to M1 razy A to jest 1 N, tak? Możemy to sobie napisać jeszcze raz. 1 N to jest siła F minus
siła napięcia, a m2 razy a, czyli 2 kg razy 1 m na sekundę kwadrat, to są 2 N. To się równa po prostu siła napięcia. No i co, z dodania tych dwóch rzeczy możemy od razu stwierdzić, że 1 plus 2, czyli 3 N, to jest po prostu wartość tej siły. O, to są 3 N, okazuje się, tak? Zresztą to mogło być widać od początku, że jeśli zakładamy oczywiście, że linki mają zerową masę, to cały ten układ waży 3 kg, ma masę 3 kg, tak? I porusza się z przyspieszeniem 1 metra na sekundę, no, metra na sekundę kwadrat, no to żeby tak było, to musimy go ciągnąć siłą 3 N. Czyli to już wiemy. No a drugie równanie tak naprawdę nam daje wartość tej siły napięcia w zasadzie automatycznie, nic tu nie trzeba liczyć. Tak, ale w ten sposób tutaj zawsze trzeba pamiętać, możemy sobie od razu, już bez liczenia niczego, ale zobaczyć tutaj na przykład w tym układzie, na każdą z tych mas będzie działać właśnie ta siła napięcia, tu w ten sposób i tu w ten sposób, a tu na każdą z nich będzie działała siła grawitacji na tą, na przykład większa na tą, no i tutaj to będzie zjeżdżać, jeśli powiedzmy to jest większe, to tutaj w tym kierunku będzie zjeżdżać, będzie przyspieszeniem. No i tutaj oczywiście można wszystko wyliczyć, podobnie tutaj, też tutaj będzie działała siła grawitacji, tutaj będzie działała siła grawitacji, oczywiście tutaj jakoś będzie trzeba to rozbić na składowe, natomiast siła napięcia będzie tutaj działała w taki sposób, będzie wciągać na ten ciężarek do góry, a ten będzie przez tę samą siłę napięcia, tutaj co do wartości taką samą tu i tu, podobnie tutaj co do wartości będzie taka sama tu i tu, bo cały sznurek jest napięty, jeśli zakładamy, że ma zerową masę, to jest napięty wszędzie tak samo. O, i tutaj oczywiście są bardziej skomplikowane przykłady, natomiast ten miał za zadanie po prostu Ci to zilustrować w taki najprostszy przypadek. Mam nadzieję, że kiedy przejdziemy już do tych tematów właśnie z tymi układami bloczków, linek i ciężarków, to ten przykład, który rozwiązaliśmy sobie tutaj, będziesz mieć gdzieś z tyłu głowy i będzie Ci on ułatwiał myślenie o tych trudniejszych rzeczach. Do usłyszenia w kolejnym filmie.